Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No dzisiaj w mojej kuchni. Dlaczego w mojej kuchni, się zastanawiacie? No dlatego, że jest bliżej niż do naszego studia Witosfery, prawda? I innych sfer. Więc dzisiaj specjalnie dla was odcinek specjalny z udziałem herbatki. Herbatki brytyjskiej, prosto z Wielkiej Brytanii. Przynajmniej tak to napisałem, herbata premium. Proszę bardzo, ja tutaj zaprezentuję państwu do kamery. O, mam nadzieję, że wszystko będzie idealnie widoczne. Dobra, no i taka herbatka generalnie, no, od Wielkiej Brytanii tutaj piszą jeszcze jakieś, że Wielka Królowa coś tutaj, ten, brytyjska poleca. I że jak... A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I że jakiś Charles Grey, czyli ten minister w Brytanii, brytyjskiego imperium, 1764-1745, czyli w tych latach zapewne ją stosował, tak? No i tak, gratisowo, łyżeczka, jak mogliście tam już wcześniej zobaczyć, spojrzeć, przynajmniej tak tutaj ten, wywnioskowałem, mam nadzieję, że się nie zawiodę, że mnie nie oszukają pieniądze. Mam nadzieję. I pisze, że true English, czyli prawdziwa Anglia. Tak? A nie. Tak, że prawdziwa Anglia, piszą. Nie udawane. Nic nie udają. Wszystko prawdziwe. I generalnie tak, no... Trzeba ją otworzyć, tak? Zobaczymy. Unboxing specjalnie dla was. Dobrze, mam tu już coś, co posłuży nam do otwarcia naszej pięknej herbatki. Mam nadzieję, że się uda. No i tak, z której strony mam począć? Prawdopodobnie od tej bym zaczął. Pierwszy raz mam oczywiście taką herbatę tutaj do przetestowania. Brytyjską. Pięknie otwiera. Tyle mogę rzec. Dobra, nie trafiłem. Okej. Oj. Teoretycznie piękny zapach się ulotnił. On już wcześniej był piękny. I tak pachniała, gdy pudełko było tutaj zamknięte, sobie pozwolę przeciąć. O. No dobra, nie. Trzeba podwalić. O, pięknie wykombinowałem. Podważamy i z dwóch stron coś takiego. Piękny zapach, proszę państwa. Wygląda jeszcze piękniej. Kiedy ściągniemy z niej folię. Ściągamy. Nie jestem w tym najlepszy, posłużę się tutaj pomocnikiem. Piękny pomocnik pomaga. Dobrze, jest piękna herbata. Wow, ona się tutaj jakoś na boki, ten. Chyba tak. Chyba... Aha, ona jest jakaś taka kurde tego. Pięknie, wygląda to jeszcze bardziej brytyjsko. Tak nowocześnie brytyjsko, tak to było staromodnie. Piękne barwy. No i jak to teraz się zabrać, gdzie to otworzyć, żeby tego prezentu naszego nie uszkodzić? Chyba od tej strony. O. Sobie pozwoliłbym. Dobra, czyli stąd otwieramy. To już nam już nie będzie potrzebny. Więc proszę bardzo, zachowamy. Dobrze, nasz nóż jest już odłożony. No i tak, otwieramy. O. Jest łyżeczka, proszę bardzo, proszę zobaczyć. Pięknie to wygląda. I co mamy? Łyżeczka. Nie zawiodłem się tej podziękowania dla królowej. I co jeszcze tu? Widzicie to? Donate! Proszę państwa, donate! Złote! Bardzo dobrze. Tutaj królowa się postarała. Wiedziała, komu tutaj złożyć ofiarę, że tak powiem. Pieniężną to zostawiamy na później. No i no dziękujemy bardzo za donate'a, tak? Polecam wam taką herbatę z tego, że możecie tutaj takie rzeczy znaleźć. Sama herbata wygląda dość ładnie, bo pisze British Trademark. No tak, no i że herbata. I że prawdziwa angielska herbata. Takie tutaj mamy napisy. Pięknie można sobie
tutaj wsadzić do oczywiście herbaty, do wody, gorącej wody oczywiście, no jak chyba. No i tak, ja swoje tutaj, przepraszam, postawię wam, mam nadzieję, że nic tutaj, żaden inny dolej tam nie umknął. I teraz tak, mamy szklankę, skorzystamy oczywiście z naszej łyżeczki, która jest specjalnie dołączona do zestawu. Naprawdę jestem zadowolony, zaszczycony tutaj. Jeszcze tylko schowam sobie, pozwolicie, dolej od królowej. I tutaj odpakuję. Oj, chyba tutaj będą minusy z tego, co ja widzę. Odpakowuję i widzowie, patrzcie co. No nie jest to idealna łyżeczka. Troszkę porysowana. Czyżby tutaj Brytania dawała nam używane łyżeczki z jakiegoś tutaj krajów afrykańskich? Bardzo możliwe. Przede wszystkim co? No niby okej, niby gruba łyżka. Ja lubię grube łyżki. No i co pisze? Pisze na tej łyżce, że jest prawdziwa angielska herbata. Jakbyśmy jeszcze nie wierzyli, że jest prawdziwa, to piszą. Tutaj jest tak, że True English Tea, prawda? I generalnie, co mnie tutaj niepokoi? Dużo rys, może tutaj na kamerze nie będzie tego widać. I przede wszystkim tutaj mamy takie bardzo niefajne. Zabrudzenie było. Starym palcem, duża plama. Postaram się tak szybko przybliżyć temat państwu. O, proszę. No nie widać tego, światło nie jest tutaj najlepsze, chociaż pod odpowiednim kątem widać, że łyżeczka jakby używana. True English Tea. O, tutaj widzicie. Brudna. Brudna łyżka. No i niestety, no na minus. Jak najbardziej jest to na minus. Ale mimo wszystko użyję jej do nasypania cukru. Więc tak, przyrządzając naszą herbatkę, pamiętajmy, aby nie zapomnieć o torebce. Kolejność może być dowolna, możemy wsadzić po nalaniu wody, przed nalaniu wody, prawda, bez cukru, z cukrem, kto woli, jak woli. Tak, ja sobie pozwolę tutaj na cukier, uwaga. O, wybaczcie, trzęsie mi się ręka troszkę. Jedna łyżka. I druga. Dobrze. I użyjemy jej do zamieszania naszej herbaty, bo czemu nie? Choć nie jestem pewny, że to nie jest jakiś metal rozpuszczalny. Z tego, że taki gruby, a tutaj jednak pewno rys i różnych niedogodności. Wkładam łyżeczkę. I uwaga, co robimy? Zalewamy wodą. Przed zaleniem wodą jeszcze uprzedzę, że to nie jest takie profesjonalne rozwiązanie, ponieważ ta łyżeczka powinna być wyłącznie do nasypania cukru. Filiżanki powinny być ekskluzywne, jak tutaj na szybkości. Mam tutaj, przeprowadzam unboxing tej herbaty na szybkości, prawda? O, tutaj wam jeszcze udostępnię widok. No i nie jest to profesjonalna robota, tak? Ale zrobię na pewno kiedyś taki odcinek, w którym profesjonalnie będziemy przyrządzać tą herbatkę i wszystkiego się o niej dowiecie, tak? O ich magicznych właściwościach. Więc uwaga, nalewamy wody. Dobrze, widzimy się. Niestety nastąpiła mała awaria, mianowicie nie trafiłem do naczynia, prawda? I troszkę się rozdało, musiałem usunąć herbatę, żeby ją uratować. Jeszcze na szczęście nie wszystko jest zalane, sobie przybliżę. No i tak, zauważam, że to jest herbata. To chyba była, nie była zielona, więc troszkę dałem, żeby się zaparzyła. Jest tutaj nasz wrzątek, prawda, poruszaj, pomóżmy jej, tak? Potrzebuje naszej pomocy. O, proszę. Falujemy, tak. I na boczki. I teraz jakbyśmy chcieli mieszać w prawo i w lewo. Proszę, zamaczamy. Teraz takie wysokie nury. Z dużej wysokości upadek do wody, tak zwany. O, proszę bardzo. Tak to się właśnie robi. No i jest już, prawda, efekt. Zamieszajmy. Bardzo dobrze. Mieszać trzeba.
co się stało. Wszystko zostało wymieszane. Ja tutaj, proszę bardzo, usuwam, pokażę wam, jak wygląda herbatka. Po namoczeniu... bardzo dobrze. Mianowicie tak wygląda. Co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? No nic, położyłem tu. Właściwie. Wyciągnięcie powinno być. Dobra, wrzucamy. Dobrze, jak widzicie, jest. Jak smakuje, najważniejsze. Przekonajmy się, czy jest lepsza od zwykłej, takiej Liptona czy coś. Bo droższa była. Troszkę gorąca. Wrzątek właściwie, więc no. Dobrze jest, ale czy lepiej? Jest ta gorąca troszkę, jest inna. Troszkę jest inna. Taki posmak. Więc no nie jest to taka identyczna herbata jak tutaj herbata marki Lipton. Najpopularniejsza chyba. Najzwyklejsza, prawda? Niech herbata troszkę może wystygnie jeszcze bez nawyka. Dobra jest. Dobra. Naprawdę fajna herbata. Opłacało się może zainwestować, mimo że to zajadłem się łyżką. Ale jest inna, jest różnica. Odstawiamy to na bok. Musimy tu niby trochę posprzątać, tak naprawdę nic nie musimy, prawda? Bo żyjemy w wolnym kraju, więc możemy tutaj, prawda, nie sprzątać tego, tylko przejść do następnej opcji, tak? Dobrze, a więc na pewno zastanawiacie się, jak można sobie fajnie zapalić, tak? No i wiadomo, że palimy tutaj herbatę, tak, palimy zioło, można powiedzieć. I dlatego pokażę wam, jak łatwy sposób zrobić sobie takiego papieroska herbacianego, zdrowotnego oczywiście. Ten potrzebuję paru rzeczy do tego. Gdzieś to tu miałem? Czekajcie. To nie to. Też nie. Nie mogę coś. Niemrawy. Trochę jestem. Bo to skąd tu się tu wzięło w ogóle? Czekajcie. Jest! Zapalniczkę. Taką złotą, oczywiście zapalniczka premium. Wszystko premium, tak. Życie premium. Jeszcze jedna rzecz. Dobrze, jest herbatka, prawda? Więc dawno tego nie robiłem, więc. Jeszcze tego nie robiłem, ale zawsze trzeba pierwszy raz jakoś sobie tutaj ułatwiać. Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Nóż. Mamy naszą tutaj herbatkę. Wiem, że troszkę słabo dzisiaj widać, ale bez wid. Trzeba ją rozciąć, jakoś rozsypać na kartkę, coś takiego chyba to trzeba będzie zrobić. Zobaczymy, jak wyjdzie, tak wyjdzie, prawda? Na pewno trzeba rozciąć. Okej, czyli to się chyba robiło tak, że... Dobrze, miałem tutaj właśnie zrobić coś takiego jako większy. Ładnie tutaj sformować. Otwór. Czy nie za duży? Dobra, coś takiego. Trzeba tutaj nasypać herbatki. Bardzo sypka, kurde, to nie jest taka ziołowa w sumie. Może się uda. Boże, ile tego jest? Czekajcie. Nie chcę, zatkało mi się przejście. To ma jakby dwa płuca jeszcze. Boże.
Dobrze, nasza herbata jest już tak jakby nasypana. Ciężko mi będzie wam tu to zaprezentować, ponieważ no widać, tak? Nie mogę bardzo pokazywać. No i trzeba to jakoś zwinąć, zawinąć, prawda? To będzie największy problem, bo to bardzo się chce sypać, to nie jest takie ziołowe. Myślałem, że będzie bardziej ziołowe. Kurde, wysypuje się teraz. Żeby się nie sypało. Nie pomyślałem o tym, więc jakieś zagięcie. Do wciągania, że tak powiem. Tutaj trochę za mało herbaty. I tak byśmy to chcieli rozegrać. Więc trzeba by to odciąć kawałek. I powinno to jakoś funkcjonować może. Może. Ale trzeba to jakoś... Powinno się ślinić, ale jako, że mamy korzystaną wodę, jaką tu troszkę na wodę dropię. Okej. Wygląda to bardzo dobrze. No dobra, nie wygląda dobrze, bo się nie kryje. Jest, mamy. Tylko jeszcze odciąć. Gdzieś tu trzeba to odcinać. Jeszcze dalej tu gdzieś. Trzeba się nóż sobie podłożyć. Ciężkie wyzwanie. Dobra, jest herbatka tutaj. Odkładamy. I uwaga. No kurde, wszystko mi psuje tu. Już się nie trzyma, kurde. Dobra, będzie. Mokry jest trochę, więc no, kurde, sypie się. Uwaga. Idzie. Nie mogę się tego chyba zawiniętego. Otwartego też. Ale działa. Możemy sobie połapać. Ale to ma pusta. Trzeba było to zamknąć jednak. Nie do końca to działa tak. Jak powinno. Teraz dopalimy. Chyba tak jakoś się robi. Nic nie. Chociaż. Musimy trochę rozognić go. Zadziałało, ale nie smakuje jak herbata. Chyba nic nie powiedziało. Coś nie działa, kurde. Znaczy działa, jest bardzo dobrze, bardzo smakuje, nie działa. O cholera, chyba się skopcił.
Muszę go dopracować, ale zacznę sprzedawać takie zdrowotne papierosy. Na pewno się uda. Przechodzimy do ceny herbaty, tak. Papieros w ręce, herbata, tak. Herbata papierosianych, ten połączenie najlepsze, prawda? Nie no, herbata jest dobra. Nie wyróżnia się jakoś znacznie, ale dobra, jest troszkę inny posmak. Bardzo pozytywnie, tak. 8 na 10, 9 na 10. Bo fajna, jak na zwykłą herbatę, jedna z najlepszych, jaką piłem. Jeśli chodzi o nieowocowe, tak, jedna z najlepszych, jaką piłem. Dobra, herbatka i papierosek. Bardzo dobre. Dobra, kończymy to. Zanim to się wypali, to człowieku. Więc jak coś, to macie blanta na nieskończoność. Pali się i pali szybciej niż papier, znaczy wolniej. No i generalnie to szczerze to nie smakuje tak dobrze. Smakuje jakbyście wąchali ten z ogniska, jak się pali ognisko, tak? Więc jednak pozostaje przy zwykłej herbacie, bez takich używek mocnych. Może za mocna dla mnie. Ale wolę tutaj nie bawić się w to. No i przydałoby się jakoś go spalić, bo ostatnie wciągnięcie to troszkę go tak podrasuje. Proszę bardzo. Jak używka jakaś, prawda? Na szczęście nie jest to chyba nielegalne. Bez tutaj żadnych środków tytoniowych. Tak jak dym z ogniska się wciąga, nie? Więc no nie pozytywnie. No fajny efekt, tak czy siak, tak? Bo to nie, bo jednak się kopci. Jednak te ziółka się coś tam palą. To nie jest tak, jakbyście samą kartkę palili.
Tak, w środku sipialni. Fajnie. No i to jest naprawdę długie. Zanim wy to skopcicie, to naprawdę, więc jak ktoś ma jakiegoś, nie wiem, uzależniony jest coś, może spróbować się przywieźć na herbatę. O, patrzcie, jak gasimy. Łe! Jak kopię. Mamy wodę tutaj właśnie wyjątą, nie? Może nie powinniśmy tak. Dobra. On się zamoczył troszeczkę w tej rdzennej wodzie. Ja dopijam herbatę, bo jest wspaniała. I tak. Następna rzecz. Kuba! Que viva Cuba! Witam was właśnie w Q&A. No i tak, odpowiem na pierwsze pytanie. Pytanie pod tytułem, gdzie jest ananas użytkownika Calamaro? 6 miesięcy temu. Mam nadzieję, że nadal aktualny i nadal go to ciekawi. Jest to pytanie do odcinka Poszliśmy dorwać bossa mafii. No i tam na końcu właściwie nie było Alana i wszyscy sobie zadali pytanie, gdzie jest Alan. Nikt nie znał odpowiedzi, jak się zakończył odcinek. No i tutaj kolega się chce dowiedzieć ewidentnie, gdzie jest Alan. Kiedy wchodzimy w odpowiedzi, jest jedna odpowiedź od użytkownika największy polski diskopolowiec. Ten użytkownik także 6 miesięcy temu napisał, tego dowiecie się w następnej części. Następnej części od 6 miesięcy nie było, więc postanowił odpowiedzieć na ten zaskakujący czyn. Zaskakujące pytanie właściwie, tak? Gdzie jest Alan? Alan jest... w dupie. Nikt nie wie gdzie, zgubił się, poszukiwania trwają. Miejmy nadzieję, że się odnajdzie, bo naprawdę no nie da było okazji zrobić żadnej wicesfery, nagrać z nim odcinka, ponieważ no niepotrzebnie żeśmy go zostawili i do tej pory się nie znalazł. Akcja poszukiwawcza trwa, ale miejmy nadzieję, że jak w najbliższym czasie może sam przejdę, znajdę, odszukam żywego lub martwego, ale będzie i nagra z nami jakiś odcinek, jakąś witosferę, prawda? Miejmy nadzieję, że to się nam uda. Dziękuję. Dobrze, następne pytanie od użytkownika pod, także 6 miesięcy temu. Jest to pytanie pod vloga z koncertu Michała Bajora. No i tutaj pytanie zadane przez tego użytkownika. Kiedy twój koncert? Mój koncert już się kiedyś odbył, można tak powiedzieć, w nielicznym dość gronie, ale wszyscy byli zadowoleni, więc myślę, że jest dobrze, a taki większy koncert dla większej publiczności mógłby być jak najbardziej, ale jakoś sobie na razie za mało mam utworów na liście. Zorganizujemy na pewno coś takiego, tylko no, to będzie bardziej koncert dla widzów. A ty pod jesteś komunistą. Następne pytanie ponownie od użytkownika Calamaro. 9 miesięcy temu tym razem, jeszcze to jest starsze pytanie. Jest to pytanie odnośnie odcinka Zakupiłem bunkier i kiełbaski będą pieczone here. Here, tak? Czyli tutaj. Jakby ktoś tutaj nie wiedział. No i gdzie, o co właściwie chodzi, tak? Niektórzy się zastanawiają. Mianowicie, kiedy streamowałem, obecnie już tak nie streamuję, ponieważ brak czasu mnie tutaj niestety zniewolił. No i nie chciałem marnować czasu, wolałem coś innego tutaj sobie porobić zamiast streamować, ale kiedyś może to wróci, kiedyś będą streamy. Generalnie, wracając do tematu. Na streamach był cel na kiełbaski, który się w końcu nie uzbierał, ale niektórzy tacy użytkownicy jak Kaumomo myśleli, że kiedy cel się uzbierze, będą gdzieś tutaj te kiełbaski. No i te kiełbaski, czy będą tutaj, tak? No mianowicie, dałoby się to zorganizować, żeby kiełbaski były w bunkrze, tam jest takie, że tak powiem, odpowietrzanie, więc może by nas tutaj nie otruło, więc dałoby się coś takiego zrobić. Może kiedyś zrobimy tak bardziej prywatnie, ekipowo, coś takiego tutaj zobaczymy. No i dziękuję. Dobrze, kolejne pytanie nadane 9 miesięcy temu. Tutaj pytanie od użytkownika Burning Fiat. 9 miesięcy temu.
To było pytanie odnośnie oczywiście odcinka z herbatkami, z wielkim testem, można powiedzieć, herbatek. Ja bym napisał, serio to ty. No, wydaje mi się, że serio to ja, chociaż nie mam pewności, nigdy nic nie wiadomo. Tak naprawdę to mogę nie być ja, może na przykład w Witosferze brał ktoś inny udział, a teraz na przykład ktoś inny tutaj jest z nami, więc nic nie mogę obiecać, ale miejmy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Dziękuję. Dobrze, ostatnie dwa pytania tutaj pod ostatnim odcinkiem z waszymi pytaniami. Czyli tak, pierwsze pytanie będzie, ojciec Bicera tutaj zadał takie pytanie. Ja chciałem zapytać, kiedy syna do domu zwrócisz? Miał wrócić już dawno, on dalej u ciebie siedzi, pozdrawiam. Mianowicie został, że tak powiem, no musiałem mieć fundusz na rozbudowę studia, dlatego musiałem zostawić, tak, i do odebrania, tak. Więc kiedyś może ten, jak wyślecie donaty, to wróci syn. No, przyjdzie. Dobrze, następne pytanie. Aleksander, też pod tym oczywiście odcinkiem, Aleksander Jabłonowski. Co sądzisz o tym, że zmiana klimatu na Islandii wpływa ujemnie na miesiączkowanie szczurów? No tutaj poważne pytanie. Poważna będzie też także odpowiedź. Mianowicie ja sądzę, że zróżnicowanie tegoż klimatu może wpłynąć irracjonalnie na zmiany miesiączkowania. Więc ja nie sądzę tak jak ty tutaj, że może, że wpływa ujemnie, jak większość sądzi. Według mnie wcale ujemnie nie wpływa. Czy jest to dobre, czy jest to złe? Jest to neutralne, ponieważ nie obchodzi mnie to. No dobrze, po prostu szczury lubią chmury, prawda? Więc dlatego miesiączkowanie spada, ponieważ nie ma chmur, a jak szczury lubią chmury, to nie lubią nie chmur. Więc jak nie ma chmur, to prawda, w tych zakątkach świata na pewno nie będą zadowolone, więc wystarczy te szczury przenieść i wszystko powinno się unormalizować, prawda, problemów być nie powinno i dziękuję. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo wszystkim serdecznie za przybycie, oglądanie, słuchanie. Jeśli chcecie więcej odcinków, to będzie, a jeśli nie chcecie,